Witam w kolejnym Roles Vlogu na kanale. Generalnie już się zaczyna robić cieplutko, fajniutko. Dzisiaj jestem po 6 urbexach, ale takie zarąbiste wyszły, że trzeba to opić, moi drodzy. A jak trzeba to opić, no to chyba nie muszę wam mówić, z kim się zaraz spotkamy. Może wyciągniemy od niego trochę informacji na temat, jak nas złapała policja, znaczy nas złapała, jak mieliśmy kontrolę po prostu drogową. Zobaczymy, czy wujek się wyspowiada, czy nie. Ja dużo wiem, ale że poprosił, żebym nie mówił, no to wiecie, o co chodzi. Zaraz go złapiemy, on powiedział, że tutaj gdzieś kampi. Także zaraz go namierzymy. Jest, widzę go, już na ławce siedzi. Dobrze, że jest ciemno, nie muszę cenzurować, tylko że buty założyłem bardzo ten odświeżone. Patrzcie w ogóle, jaki flex, nie? A, gówno tutaj widać generalnie. O, flex. Się ubrałem, jakbym dzisiaj szedł na podryw. Wypachniony, świeżo po prysznicu. Także generalnie tak. Siema, siema, wuja! Kurde! Kujna wujek łapowie. A, czyli słyszeliście. Nie opowiadałem za dużo. A kto kierowcą kurna jest? No, także generalnie tak. Powiedziałem widzom, że jak trzeba coś, że idę coś opić. A potem wiesz, kolejne zdanie było: no jak już usłyszeliście, że idę coś opić, to już pewnie domyślacie się, kogo zaraz spotkamy. No. Także chillujemy na razie tutaj. No i co? Może żabka na rozruch, jakieś piwko, co? No i lecimy. Nie ma co zamulać. Jak tam morale? Opowiadaj. Dobra, wyłącz sobie. No to wyłączam. Czekamy na autobus. Generalnie jedziemy do Kasi. Kasia tam parę razy na vlogach się przewinęła. Generalnie jedziemy opierać Szwajcara, bo się zachował jak szpa. Wujek coś powie na ten temat? No kurwa, do utylizacji. Tak w skrócie. Szwajcar to ten, co łeb golił na poprzednich vlogach. Pozdro. Czekamy na busa. Spacerek z pieskiem. Trzeba jeszcze zahaczyć o czteropak. Wujek robi patole klasycznie. A zresztą co ja gadam. Pozdro 900 na rejonie. Limuzyna pod dom, ale a wujek robi bardachy klasyczne. Będzie bolało. Zaraz każę wujkowi wysiąść, ja pojadę limuzyną pod dom. I wszystko. I kurwa, teraz patrz na minutę, kiedy... No ja mam zapłacone, no ty w każdym momencie możesz wysiąść. Dobra. Jak się będziesz zachowywał jak burak. Co to kurwa, przejście go. Przejście graniczne, czy co? Ja pierdolę, że tak się chłopak zatrzymał. Na światłach. Nie tak jak ty. Ja wolę po czerwonym, no. Nie musisz mi mówić. Waliłem kiedyś. Ja wszystko wiem, nie musisz mi mówić. Strasznie wczoraj zachlałem. No może nie tak strasznie, ale to wiecie, to cytat. Ale lekki kacyk jest, trzeba sobie uratować się Big Maczkiem. Już wykminiłem, co się zmieniło w właśnie Kingu przez te lata. Recepturę sosu chyba zmienili, bo teraz ten sos po prostu tak pyszny jest, tak wymiata poza skalę, że normalnie aż brakuje słów. I właśnie teraz to wykminiłem, bo poprosiłem o podwójny sos, żeby było dużo sosu. No i kurde, to jest właśnie ten składnik, nie? Musieli recepturę na sos zmienić i teraz jest takie miodzio. Ciekawe, czy oglądaliście urbexa, jak nie, to musicie obejrzeć, pozdro. Nie wierzę, ale ze mnie łeb. Chciałem usunąć kilka filmów z karty, żeby mieć więcej miejsca na następne nagrywki do vloga. No i przez pomyłkę zaznaczyło mi się o troszeczkę plików za dużo. Także taka część vloga poszła się bujać, no bad trip. Standardowo. W robocie nie wziąłem sobie za dużo jedzenia, tylko bułkę z serkiem. Także trzeba uzupełnić kalorie i energię. Pogchamp. No właśnie z żabki wróciłem, kupiłem sobie wagon hitsów. No i co? Kładziemy się w kimeo... Kimeto i kimono chciałem jednocześnie i mi się zlagował język.
Także tak, moi drodzy. Dzisiaj, jako że mam jutro, jako że mam wolne, jak się wyśpię, to muszę zrobić pranie i śmieci wynieść, bo troszeczkę się nagromadziło tego. Aż tak leniwy prezes. Montowanko Urbexu. Już pewnie, no może jeszcze nawet nie ma na kanale, ale musicie śledzić na bieżąco, żeby Urbexiku nie przegapić. No i co, moi drodzy, lecimy kurczę do kuchni, bo w kuchni się pichci śniadanko dla prezesa. Zapomniałem, że zamroziłem parówki i kurde, wypadałoby je zjeść, bo jeszcze się zepsują, będzie bad trip. Także dzisiaj na śniadanie nie McDonald's. Niesamowite, co? Elo Benz. Poszukamy jeszcze może Nuggetta. Nie ma tutaj, za to jest nasz kosmita kochany. Ach, te życie streamera. Trzeba sobie jakoś radzić, jak się nie ma czasu żarcia zrobić. A nawet jakbym miał czas, to by mi się nie chciało Essa. Kto bogatemu zabroni i live trwa. Chillend and Streamland. Streamerstwo i chillerstwo. Szybka kolacja, jakiś film na telewizorku i trzeba wkimkać rano do roboty. Pogczampik. Kurde, widzowie, zobaczcie, mamy sobotę 2 kwietnia, żeby nie było. Co to się stanęło? No da fuk. What the hell? Elo, Liveik z Minecrafta, yo. No kto Boga temu zabroni? Na pewno nie ja. Sam sobie nie odmówię. Om nom nom. I za takimi właśnie czasami tęskniłem. Chcesz i masz. A nie. Widzowie, wyślijcie piątkę. Wee. No i moi drodzy, po kilku dniach roboty przyszedł czas, żeby sobie troszkę pomelanżować. Także gdzieś tutaj zaraz powinienem namierzyć wujaszka Demolkę. Bez kitu. Gdzie on może być? Podobno był niedaleko. Także zaraz go powinienem namierzyć albo poczekam na niego na przystanku. Chyba, że już wszedł na zakupy. Nie, nie ma go w sklepie. Wujaszek Demolka wjeżdża na kwadrat. Jak to prawilniaki palimy sobie przed kurna żabką. Trzeba splunąć. Oznaczyć terytorium. No i. Dokładne co żydłem. Tak, i wchodzimy po flachę kulturalną. Wujek właśnie odjechał, moi drodzy, tym autobusem. Bo dzisiaj chillowaliśmy u mnie na rejonie. I miałem mu oddać powerbanka. To podjechał autobus, oddałem mu kubek szybko od termosa, bo mnie kawą poczęstował. I kurde, jak odjeżdżał, to mu pokazałem powerbanka i beka z sytuacji, bo miał powerbanka ode mnie odebrać. Kinkie Kinga, klasycznie. Ledy, hulajnoga po robocie wyjeżdżona, to trzeba będzie podładować. No i co, moi drodzy, kulturalne piwko w domciu. Elo Benz. No siemanko, dzień wolny dzisiaj. Wczoraj mini melanżyk był z wujaskiem. Kosmita chilluje bombę. Właśnie, muszę pas taktyczny skitrać. A dobra, niech se będzie w sumie na razie na wierzchu. Ła, dopiero wstałem. Herbata już się robi. Muszę śmieci wynieść, dalej nie wyniosłem. Jestem kurna leń, głupi menel. No trudno, kurde, prezesowi się nie chce jak nie wiem co. Zobaczmy, czy wieśniak jest idealny jak z reklamy. Ile sałaty nadupcyli. A jest git. No i cóż, widzowie, w tym momencie kończymy tego vloga. Dzięki za oglądanie. No i do następnych rol z vlogów. Siemanko. A i od razu mówię, że vlogi będą niestety rzadziej, bo mało mam wolnego czasu ogólnie. Także może jak będę miał luźniejszy grafik w robocie, to będzie więcej, w sensie częściej, ale na razie, żeby nie było, to będą z niższą częstotliwością i pewnie krótsze. Pozdro i do następnego vloga. Elo.